Sandomierz, czyli Sandomierski Klub Sportowy Wisła Sandomierz. Rok założenia klubu to 1925, kierownictwo prezes Anna Ziółek, kierownik drużyny Mateusz Kulita. Grupy sportowe to senior, czwarta liga, klasa B, grupy młodzieżowe, tramkarz młodszy 1998 rok, młodzik młodszy 2000 i grupa naborowa 2002 i młodzi. Trenerzy i instruktorzy to Tadeusz Krawiec, Artur Dziebulski, Dariusz Uczak, Piotr Chorat. Najważniejsze osiągnięcia. Drugie miejsce w czwartej lidze sezon 2011-2012 po rundzie jesiennej. Drugie miejsce w klasie B 2011-2012 po rundzie jesiennej. Tramkarz młodszy, trzecie miejsce w tabeli po rundzie jesiennej. Młodzik młodszy 2000, drugie miejsce w tabeli po rundzie jesiennej. Sponsorzy. Urząd Miasta Sandomierza, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Market Budowlany Paliński, Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtownia S.A., firma handlowo-usługowa JAK, PGKM Sandomierz. Działacze i sędziowie to pan Kazimierz Kaczmarski, wiceprezes, Adam Domagała, członek zarządu, Janusz Poński, działacz i sponsor. I teraz najważniejsi. Kandydat na najlepszego sportowca to Łukasz Adamczyk, Maciej Kiliański, Przemysław Michalski i Mateusz Sobiński. Kandydat na najlepszego trenera to Tadeusz Krawiec i Dariusz Łuczak. I wyróżnieni zawodnicy tej sekcji to Piotr Sobieraj, Rafał Kaśniewski, Grzegorz Brzozowski, Jakub Bielecki, Mateusz Kuśmierz. Szanowni Państwo, panią prezes, panią Anię Ziółek oraz kandydatów do najlepszego sportowca, również kandydatów do najlepszego trenera i zawodników wyróżnionych, uprzejmie proszę o wejście na scenę. Wyróżnieni oczywiście z panią prezes Anią Ziółek. I bardzo serdecznie zapraszam panią burmistrz Ewę Kondek oraz przewodniczącego Rady Miasta pana Janusza Sochackiego o również wejście na scenę i oczywiście wręczanie nagród naszym sportowcom. Proponuję, żeby pani burmistrz z panem przewodniczącym pozostali już na scenie, ponieważ czeka ich ciężka praca. A zaczynamy kolejne Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz. Rok założenia 1999. Kierownictwo to Kazimierz Maza, prezes, Marek Greszkiewicz, wiceprezes, Krzysztof Czystanek, wiceprezes, Piotr Mielkowski, członek zarządu. Grupy sportowe. Zespół szkolenia wstępnego. Młodzik młodszy 1, młodzik młodszy 2, młodzik junior, senior. Wykaz trenerów: Adam Węgrzynowski, Tomasz Zieliński, Marcin Oglotnik, Piotr Kutek, Marcin Marzec. Najważniejsze osiągnięcia. Drugie miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piłki Ręcznej i Dzieci w Puławach. Trzecie miejsce w Świętokrzyskiej Lidze Piłki Ręcznej w kategorii junior. Drugie miejsce w drugiej lidze piłki ręcznej kategoria senior. Trzecie miejsce w 12. Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym w mini piłce ręcznej chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Kielce. Trzecie miejsce w turnieju o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii junior i młodzik młodszy. Sponsorzy to Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Sandomierska, pan dyrektor Zbigniew Zembala oraz Krzysztof Matyła i Sebastian Słodownik, Zakład Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu, pan Marek Leśkiewicz, firma ochroniarska Karabela, pan Józef Lednarczyk, Karpacka Spółka Gazownictwa, oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, hotel pod Ciżemką. Działacze i sędziowie: Kazimierz Płaza, prezes stowarzyszenia, Marek Leśkiewicz, wiceprezes, Piotr Mielkowski, członek zarządu, Robert Pytka, komentator meczów drugoligowych, Piotr Kosanowski,
webmeister, Rafał Bodura, informatyk, Mirosław Hegdaj, sędzia Superligi, Wojciech Bosak, również sędzia Superligi. I teraz kandydat na najlepszego sportowca. Marcin Ogrodnik, Piotr Kutek, Daniel Skowron. Kandydat na najlepszego trenera Adam Węgrzynowski, Tomasz Zieliński oraz zawodnicy wyróżnieni w tej sekcji Paweł Kwiatkowski, Łukasz Zieliński. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę kandydatów na najlepszego sportowca, kandydatów na najlepszego trenera, wyróżnionych zawodników, no i oczywiście pana prezesa Kazimierza Placa. Wyczytanych wielu, na scenie niewielu. Ja mam również prośbę, abyśmy zachowali kolejność wyczytania. Wtedy łatwiej nam będzie wręczać upominki, dyplomy, nagrody i na pewno będziemy mogli w sposób organizacyjny lepiej prowadzić dzisiejszą. Przepraszam za nieobecność tych panów, którzy zostali wymienieni. Dzwoniłem, zatrzymały ich służbowe sprawy bądź rodzinne. Natomiast ja tu skorzystam z tego, że Państwo wręczają nagrody tym, którzy są na scenie. Chciałbym zaprosić tutaj nasz zespół Młodzika Młodszego. Pan Janusz wspomniał o tym, że chłopcy brali udział w ogólnopolskim i bajkowym turnieju piłki ręcznej chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Kielce. Niestety nie mogliśmy tam odebrać nagród, ponieważ bardzo spieszyliśmy się do Sandomierza. I tak nagrody ja mam tutaj dzisiaj dla tych chłopców, także chcielibyśmy skorzystać z tak uroczystej chwili i te nagrody tym chłopcom wręczyć. Zapraszam Was, chłopaki. Zapraszamy młodych sportowców. I do zabrania. Chłopcy zajęli trzecie miejsce na turnieju, więc dostaną brązowe medale. Natomiast muszę powiedzieć, że królem strzelców całego turnieju został Bartosz Woś. A najlepszym zawodnikiem drużyny Filip Pietruchowski. I poproszę tutaj panią burmistrz, pana przewodniczącego o wręczenie medali również tym chłopcom. Sandomierski klub karate. Rok założenia 1999. Kierownictwo Paweł Ciżyński, prezes klubu, Andrzej Ogłowski, wiceprezes klubu. Grupy sportowe: początkująca dzieci, zaawansowana dzieci, grupa młodzieży, grupa rekreacyjna osób dorosłych. Wykaz trenerów: Andrzej Orłowski, Jarosław Winkler. Najważniejsze osiągnięcia: drugie miejsce na otwartych mistrzostwach w Austrii, ćwierćfinał Mistrzostw Europy w Lidlą 2011, pierwsze miejsce w turnieju w Chełmie, Rzeszowie, Przeworskim. Działacze i sędziowie: Paweł Ciesiński, prezes, Andrzej Orłowski, wiceprezes, Andrzej Orłowski, trener oraz Jarosław Winkler, trener. Kandydaci na najlepszego sportowca to Bartłomiej Juda, Bartłomiej Czop, Bartłomiej Suska. Kandydat na najlepszego trenera Andrzej Orłowski. I wyróżnieni zawodnicy tej sekcji Mariusz Brzoski i Mariusz Statuch. Szanowni Państwo, pana prezesa, kandydatów na najlepszego sportowca, kandydatów na najlepszego trenera oraz zawodników wyróżnionych zapraszamy na scenę. Wiceprezes Leszek Heter. Grupy sportowe to sporty siłowe, seniorzy, strongmen.
wykaz trenerów, instruktorów. Paweł Pachnik, instruktor. Najważniejsze osiągnięcia. Puchar Polski Strongman, Ustronie Morskie, 8 miejsce, Radławice, 3 miejsce, Lubań, 3 miejsce, Międzyzdroje, miejsce 5. Sponsorzy. Detektywiczna Agencja Ochrony Argus, Tadeusz Pachnik. Działacze i sędziowie. Tadeusz Pachnik, prezes, Andrzej Jońca, wiceprezes, Leszek Heter, wiceprezes, Jarosław Borowski oraz Urszula Suliborska. Kandydat na najlepszego sportowca. Sławomir Rawiński, Miłosz Pytawski oraz kandydat na najlepszego trenera, instruktor Paweł Pachnik. Zawodnicy wyróżnieni to Sebastian Cudy, Tomasz Florkiewicz i Arkadiusz Kubica. Kandydatów na najlepszego sportowca, kandydatów na najlepszego trenera, zawodników wyróżnionych i oczywiście pana prezesa Tadeusza Pachnika zapraszamy na scenę. Bardzo proszę ostrożnie, przy uścisku dłoni, szczególnie panie burmistrzu. I koło Polskiego Związku Wentylacyjnego nr 1 w Sandomierzu, rok założenia 1934, kierownictwo Franciszek Matowski, prezes zarządu. Grupy sportowe, grupa weteranów, seniorów, kadetów i juniorów w kategorii spławikowej, gruntowej, spinningowej i podlodowej. W wykazie trenerów, instruktorów mamy pana Zdzisława Siekierę. Najważniejsze osiągnięcia. Mistrzostwa świata. Mistrzostwa Polski w kategoriach spinningowej i spławikowej. Członkowie koła PZW nr 1 w Sandomierzu zdobywali Mistrzostwo Świata w wędkarstwie spławikowym oraz drużynowe Mistrzostwo Świata w wędkarstwie spławikowym U22. Sponsorzy. Urząd Miejski w Sandomierzu. Krzysztof Szymański i Kasia Dźwikowska. Działacze i sędziowie. Marceli Czerwiński, Teresa Czerwińska, Franciszek Makowski, Edmund Maj, Józef Bober. Kandydat na najlepszego sportowca Stanisław Skorzyński, Olga Siekiera. Kandydat na najlepszego trenera Zdzisław Siekiera. I oczywiście zawodnicy wyróżnieni Mateusz Bedus, Patryk Iwaniak, Anna Hamer. Szanowni Państwo, zapraszamy pana prezesa Franciszka Makowskiego, kandydatów na najlepszego sportowca, kandydatów na najlepszego trenera oraz zawodników wyróżnionych na scenę. Wiceprezes Piotr Pieklik i Robert Pytka. Sekretarz Wioletta Sołtysek. Grupy sportowe. Młodziczki, kadetki, juniorki, grupy naborowe mini siatkówka. Wykaz trenerów instruktorów Maciej Stefański, Adam Krakowiak, Zbigniew Jurek. Najważniejsze osiągnięcia. Pierwsze miejsce w Lidze Wojewódzkiej Młodziczek w sezonie 2010-2011. 1/4 finału Mistrzostw Polski Młodziczek. Pierwsze miejsce w Lidze Wojewódzkiej Kadetek w sezonie 2010-2011. Trzecie miejsce juniorek w Lidze Wojewódzkiej i 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorek. Sponsorzy. PGNiG, Karpacka Spółka Gazownictwa. Działacze i sędziowie. Dorota Sokołowska, prezes. Piotr Pieklik, wiceprezes. Robert Pytka, wiceprezes. Wioletta Sołtysek, sekretarz. Kandydat na najlepszego sportowca to Karina Chmielewska, Marta Juda, Monika Pietrasik, a kandydat na najlepszego trenera Maciej Stefański. Wyróżnieni zawodnicy to Julia Śmiszek, Paulina Bryła i Wioletta Kubrak. Szanowni Państwo, panią prezes Dorotę Sokołowską, kandydatów na najlepszego sportowca, kandydata na najlepszego trenera i zawodników wyróżnionych uprzejmie proszę o wejście na scenę.
Kierownictwo prezes Grzegorz Kuczyński, wiceprezes Paweł Błańszczak. Kluby sportowe. Pierwsza grupa, rocznik 2003 i młodsi. Druga grupa, rocznik 2002 i 2000. I trzecia grupa, 1999 i starsi. Wykaz trenerów i instruktorów. Paweł Błańszczak, trener. Marcin Cybulski, trener. Jerzy Żyła, instruktor. Rafał Marzec, instruktor. Najważniejsze osiągnięcia. 6 złotych oraz 2 srebrne medale Kacpra Łopacińskiego podczas letnich i zimowych mistrzostw polskich juniorów. 11 miejsce na Grzybie podczas drużynowych mistrzostw polskich młodzików na dystansie 200 metrów z stylem biegowym. 8 miejsce Karoliny Gromady podczas ogólnopolskiego wieloboju pływackiego dzieci na dystansie 50 metrów z stylem klasycznym. 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Małej Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej. 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Dużej Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej. Sponsorzy. Firma Neumann Zitank w osobie pana Grzegorza Koczyńskiego. Kandydat na najlepszego sportowca. Kacper Łopaciński. Nadia Grzybek. Karolina Gromada. Kandydat na najlepszego trenera. Marcin Sykucki. I oczywiście zawodnicy wyróżnieni w tym klubie. Marcin Paszkiewicz i Patryk Zimnicki. Szanowni Państwo, zapraszam prezesa pana Grzegorza Koczyńskiego. Kandydata na najlepszego zawodnika, kandydata na najlepszego trenera oraz zawodników wyróżnionych o wejście na scenę. Trójka, przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2, ulica Flisaków w Sandomierzu. Oczywiście mówimy o sekcji piłki nożnej. Sekcja założenia 1996 rok, kierownictwo. Paweł Czajkowski, prezes, Andrzej Mirek, wiceprezes, Małgorzata Bagan, warzant, sekretarz, Janusz Poński, członek zarządu, Kazimierz Szefański, członek zarządu, Wojciech Jarosz, członek zarządu. Grupy sportowe, junior starszy oraz Orlik Młodszy, oraz Junior Młodszy i Tramkarz Starszy. Wykaz trenerów. Rafał Kodyra, Łukasz Mazur, Jacek Stawiarz, Tomasz Dzieciuch, Piotr Chora. Najważniejsze osiągnięcia. Awans do Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Młodszych. Sponsorzy. Paweł Sośniak, firma Dachy Sośniak. Działacze. Paweł Czajkowski, prezes, Małgorzata Barzan, sekretarz, Janusz Poński, członek zarządu. Kandydat na najlepszego sportowca Łukasz Adamczyk. Kandydat na najlepszego trenera Rafał Kodyra. I zawodnicy wyróżnieni Piotr Poński, Cezary Zioło. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie pana prezesa Pawła Czajkowskiego. Kandydata na najlepszego sportowca, kandydata na najlepszego trenera i zawodników wyróżnionych o wejście na scenę. Dobrze, że nie trzeba dzisiaj rozgrywać meczy, bo nie złożyliby drużyny chyba. 2003. Prezes zarządu Paweł Czajkowski, wiceprezes Andrzej Mirek. Grupy sportowe lekka atletyka. Wykaz trenerów instruktorów Andrzej Mirek, trener drugiej klasy. Najważniejsze osiągnięcia. 9 finalistów mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. 19 zawodników uzyskało klasy sportowe od mistrzowskiej do piątej. 36 medali mistrzostw okręgu i makroregionu. Brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w lekkiej atletyce Karolina Kołeczek. 10 medali mistrzostw Europy juniorów Karolina Kołeczek. Sponsorów. Niestety nasz UKS lekkiej nie posiada. Działacze sędziowie. 9 osób posiadających licencję sędziowską sędziego sportowego lekkiej atletyki. Kandydat na najlepszego sportowca. Karolina Kołeczek, Jakub Sierżęga, Agata Wiatrowska. Kandydat na najlepszego trenera Andrzej Mirek. I wyróżnieni zawodnicy. Magdalena Drob i Mariusz Kondrat.
Zapraszamy prezesa, pana Pawła Czajkowskiego, kandydatów na najlepszego sportowca, kandydatów na najlepszego trenera oraz wyróżonych zawodników o wejście na scenę. W dużej trosce dla pana prezesa i dla działaczy lekkiej atletyki przeczytałem 10 medali Mistrzostw Europy Juniorów, a to jest 10 miejsce, co prawda, ale na pewno im życzymy wszyscy 10 medali, prawda? Kolejny klub sportowy, Ludowy Klub Sportowy Sandomierz, w Sandomierzu oczywiście. Rok założenia 1980, kierownictwo Karol Kurie, prezes zarządu, Paweł Pachnik, wiceprezes zarządu. Kluby sportowe, sekcja kultury styki, trójboju siłowego i fitness, sekcja ucznicza tradycyjnego i sportowego, sekcja szermietki historycznej i tańca dawnego. Wykaz instruktorów. Paweł Pachnik, instruktor sportów siłowych, Mariusz Stola, instruktor sportów siłowych, Daniel Wojtaszkiewicz, instruktor sportów siłowych, Maciej Bury, instruktor ucznictwa i szermietki historycznej, Karol Bury, instruktor sekcji rycerskiej. Najważniejsze osiągnięcia. Sławomir Rabiński, pierwsze miejsce w kategorii Open na ogólnopolskich otwartych zawodach wyciskania sztangi leżąc w Bochni, wynik 250 kg. Sławomir Rabiński, pierwsze miejsce w kategorii Open w ogólnopolskich mistrzostwach Brzeska, 230 kg. Udział w międzynarodowym meczu Polska-Ukraina w wyciskaniu leżąc, wynik 260 kg. Maciej Bury, pierwsze miejsce w turnieju ucznictwa tradycyjnego na turnieju rycerskim w Taczowie. Hubert Dziedeczkowski, pierwsze miejsce w turnieju ucznictwa tradycyjnego na turnieju w Krzysztoporze. I szczegóły. Działacze i sędziowie. Paweł Pachnik, Karol Bury, Maciej Bury, Ewa Wilska, Marzanna Zielińska, Aneta Jedlińska. Kandydat na najlepszego sportowca. Sławomir Rabiński, zawodnik sekcji trójboju siłowego. Łukasz Baska, zawodnik sekcji sportów siłowych. I Maciej Bury, zawodnik ucznictwa tradycyjnego. Kandydat na najlepszego trenera, Paweł Pachnik, instruktor sportów siłowych. I zawodnicy wyróżnieni, Kinga Kędziora i Bartłomiej Szerok. Szanowni Państwo, zapraszamy prezesa pana Karola Murego, kandydatów na najlepszego sportowca, kandydatów na najlepszego trenera i zawodników wyróżnionych o wejście na scenę. Ale pozwólcie, że orkiestra troszeczkę drapieżniej niż zagra i w tym momencie zapraszamy do wysłuchania utworu Tigers, czyli Tiger. Krzysztof Gruszczyński. Grupy sportowe. Kadet, junior, senior, weteran. Wykaz instruktorów. Jerzy Żyła, instruktor, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1. Krzysztof Gruszczyński, instruktor. Najważniejsze osiągnięcia. Aktualnie KTS uczestniczy w rozgrywkach drugiej Ligi Tenisa Stołowego oraz trzeciej Ligi Tenisa Stołowego Okręgu Świętokrzyskiego. Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego kadet Jakub Kuźmicz, wicemistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego, junior Dawid Stąpur, trzecie miejsce w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego, junior Izabela Marzec, Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego, senior Jacek Kuziarski, Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego. Sponsorzy Urząd Miejski w Sandomierzu. Działacze Franciszek Makowski, Jerzy Kuźmicz, Lech Obarski, sędziowie Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Kandydat na najlepszego sportowca. Jacek Koziarski, Damian Bilski, Grzegorz Marzec. Kandydat na najlepszego trenera. Krzysztof Gruszczyński i Jan Trojanowski, kategoria weteran. Zawodnicy wyróżnieni.
Anna Szafrańska, Karol Szyprowski. Szanowni Państwo, zapraszam prezesa, pana Franciszka Makowskiego oraz kandydatów na najlepszego sportowca Jacka Kozierskiego, Damiana Bielskiego, Grzegorza Marca, kandydata na najlepszego trenera Krzysztofa Gruszyńskiego, Jana Trojanowskiego oraz zawodników wyróżnionych o wejście na scenę. Oczywiście zapraszam również pana przewodniczącego, panią Górnicę. Chciałbym poprosić pana Janusza Habla celem wręczenia odznaczenia, które nie mogliśmy 2 tygodnie temu dokonać i z upoważnienia prezesa zarządu głównego i prezesa zarządu okręgu pragniemy dzisiaj na tych wspaniałych uroczystościach dokonać tego aktu oraz wręczyć panu przewodniczącemu i pani burmistrz pewne upominki związane z 65. rocznicą działalności świętokrzyskiego tenisa stołowego.